Rolnictwo to jest pasja. To trzeba wystać z mlekiem matki. Jakikolwiek uraz, wypadek, no, wyłączy nas z pracy. Zaskoczone zwierzę może przygnieść, kopnąć, czy chociażby ugryźć. Rolnik został zaatakowany przez stado byków, które potraktowały go jak piłkę. Nie trzeba często jakichś olbrzymich inwestycji, żeby było bezpiecznie. Przyjechaliśmy do gospodarstwa, którego właścicielem jest pan Mieczysław Sadowski. Jesteśmy w miejscowości Czeczewo w województwie kujawsko-pomorskim. Od kiedy prowadzi pan gospodarstwo? Gospodarstwo przejąłem od rodziców w 1978 roku. Rodzice 7 lat na dzierżawach pracowali i to gospodarstwo kupili w 1956 roku. Zaczynając od zera, nie mając ani woza, ani powroza, jak mama powtarzała całe życie. Gospodarstwo w pierwotnym areale to było 9 hektarów i krówki zawsze też dobre były, także mi szkoda było zaprzepaścić dorobku rodziców. Jako młody chłopak to wiadomo, lubiłem szybkie samochody, i gorące dziewczyny i mocne trunki, a nie tam pracę na roli, nie? Ale ja chciałem kontynuować tę ciężką pracę i dlatego no i się wkręciłem. Gospodarstwo się rozwinęło, w tej chwili w sumie z synem i córką uprawiamy 160 hektarów, nawet z kawałkiem. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka, bydło mleczne, ale też odchowujemy opasy i jałówki na uzupełnienie stada. Poza tym produkujemy, czy uprawiamy pszenicę konsumpcyjną i buraki cukrowe. Wszelkie pasze objętościowe pochodzą z naszego gospodarstwa. Sami mamy swoje maszyny, które sporządzamy na czas, żeby była jak najwyższa jakość, bo pasze wysokobiałkowe można kupić, ale dobrą paszę objętościową trzeba wyprodukować we własnym gospodarstwie. Nasz park maszynowy się powiększa. 90% to są maszyny zakupione nowe. Są to wysokiej klasy maszyny wyspecjalizowane. Przyczepa do zbioru zielonki, nasiano kiszonkę jest firmy Krone. Mamy kombaj firmy John Deere i ciągniki też firmy John Deere właśnie. Ciągle się zwiększają moce, większe ładowności, przyczepy, agregaty, pługi. Największą bolączką nas jest brak czasu. Żeby właśnie zdążyć na czas, no to wprowadzamy nowe, większe maszyny, urządzenia. Ile tych ciągników? Nie powiem. Poszczególne ciągniki są dostosowane do poszczególnych maszyn i urządzeń. Albo pracuję z synem we dwóch i ta robota idzie szybciej, a jak nawet jeden się psuje, to ten drugi kontynuuje pracę. Jaka jest wielkość stada? Stado podstawowe liczy 100 krów dojnych, a całość wszystkiego jest 250 tam parę sztuk, bo to się waha, bo dzisiaj się jedna urodzi, jutro się dwie sprzeda, albo coś jeszcze innego się wydarzy. No, jeżeli chodzi o produkcję mleka, jest to jedna chyba z najtrudniejszych gałęzi produkcji w rolnictwie. Nasza wydajność stada średnio z obory za 2020 rok jest ponad 11 tysięcy litrów od sztuki. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie, by rozmawiać o tym, jak pracować bezpiecznie w gospodarstwie. Jak pan dba o to, żeby praca była bezpieczna? To samo, co wiele set gospodarstw w naszym kraju. Po prostu nacisk kładziemy na osłony przy maszynach, na wałki przekazu mocy, żeby wszędzie była osłona, żeby ta maszyna była sprawna, żeby nie było tam jakichś wystających niepotrzebnych elementów. Schody, żeby były czyste przy wchodzeniu, schodzeniu, żeby się nie pośliznąć, żeby nie spaść. No wiadomo, żeby odzież była odpowiednio zapięta, żeby przy elementach ruchomych, żeby nie mieć rozpiętej bluzy czy rękawu, żeby tam nie nastąpiło zahaczenie czy nawinięcie. W czasie pracy no, trzeba maszynę zatrzymać, jeżeli cokolwiek trzeba przy niej zrobić. Dodatkowa informacja w postaci oznakowań, jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne, schody, jeżeli chodzi o ośrodki ochrony roślin, do tego odpowiednią szafę,
jest to zamknięte pod kluczem, nie ma dostępu przez osoby trzecie, ani dzieci. Najbardziej trzeba uważać właśnie tutaj, jeżeli chodzi o zwierzęta, bo hodujemy bydło pasowe, gdzie nie są na uwięzi. To największe niebezpieczeństwo jest przy przeganianiu, przy załadunku, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie? No, zabezpieczamy, mamy do tego odpowiednie poskromiacz elektryczny. No po prostu nie stać nas na jakikolwiek tutaj wyłączenie z pracy. Jakikolwiek uraz, wypadek, no, wyłączy nas. Dlatego staramy się tutaj wszelkimi sposobami zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo, żeby po prostu być sprawny, żeby można działać, bo inaczej jak nas zabraknie, to wszystko leży. To jest, nikt za nas nie zrobi nic. Przyjechaliśmy dzisiaj do nowoczesnego, modelowego gospodarstwa, w którym dba się o bezpieczną pracę. Dlaczego oddział regionalny KRUS w Bydgoszczy wytypował to gospodarstwo? O to zapytaliśmy panią Agnieszkę Kopcińską. Przyjechaliśmy tutaj, bo pan Mieczysław ma się czym pochwalić, ponieważ jest laureatem 18. edycji regionalnego etapu konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021. Pan Mieczysław właściwie z żoną, bo tutaj wspólnie prowadzą gospodarstwo z żoną i oczywiście z dziećmi, i zajęli w naszym etapie regionalnym pierwsze miejsce po, że tak powiem, wizytacji tych wszystkich 22 gospodarstw, które zgłosiły się do naszego konkursu z naszego tutaj regionu. Gospodarstwo, no i oczywiście i pan Mieczysław wykazał się największym zaangażowaniem i dbaniem przede wszystkim o bezpieczeństwo w twojego warsztatu pracy, że tak powiem. Dlaczego nadal trzeba o tym mówić, trzeba to promować, że tak bardzo to jest ważne? Cały czas jeszcze musimy, że tak powiem, jak mantrę powtarzać rolnikom i cały czas przypominać, bo rolników gubi przede wszystkim rutyna. Jeżeli zdarza się jakiś wypadek w gospodarstwie, to bardzo często rolnicy się tłumaczą tym, że no przecież zawsze tak robiłem i nic się nie wydarzyło. My tutaj wychodzimy z takiego założenia i mamy takie swoje powiedzenie, że wypadki się nie zdarzają, wypadki my powodujemy. I to tylko od nas samych właściwie zależy, czy będziemy mogli w stanie zapobiec temu wypadkowi. Oczywiście nie mówimy to o takich wypadkach, gdzie dochodzi to z przyczyn jakby od nas niezależnych, czyli jakby, nie wiem, siła natury i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o te wypadki, które się zdarzają z naszych przyczyn, z przyczyn takich, że nie zachowaliśmy należytych środków ostrożności, czy nie zachowaliśmy zasad bezpiecznej pracy, no to zależą one od nas, tak? Od człowieka. Można by tutaj wymieniać tych wypadków bardzo dużo, od pochwycenia przez ruchome części maszyn i elementów, gdzie dochodzi do strasznych skutków w postaci urwania często dłoni, zmiażdżenia palców, czy utraty innych części ciała, poprzez wypadki ze zwierzętami, w których to, jak wiemy, zachowanie zwierząt jest nieprzewidywalne i rolnik pracując ze zwierzętami musi myśleć nie tylko za siebie, ale i za zwierzę, bo każdy najmniejszy ruch, każde najmniejsze jakieś nieoczekiwane, zaskoczone zwierzę może przygnieść, kopnąć, czy chociażby ugryźć, a skutki tego mogą być naprawdę drastyczne. Jednym z takich zdarzeń na terenie, w placówki terenowej w Toruniu, gdzie rolnik został zaatakowany przez stado byków, które potraktowały go jak piłkę ping-pongową. I tylko to, że ktoś w pobliżu się znajdował, naprawdę uchroniło i uratowało mu życie, bo został strasznie poturbowany przez te zwierzęta. Bo to, że zwierzęta, my znamy te zwierzęta, nam się wydaje, że znamy te zwierzęta i że zwierzęta nas znają i że tak naprawdę co mogą nam zrobić? No przecież robię to zawsze, robiłem to zawsze i zwierzęta są do mnie przyzwyczajone, niekoniecznie. Najmniejsze zaskoczenie, najmniejsze jakieś zdziwienie zwierząt, podejście w nieodpowiednim momencie może skutkować właśnie takimi wydarzeniami. Dużo wypadków dzieje się niestety nadal również z udziałem dzieci.
Tak, no tutaj na terenie, co prawda, też, ale powiatu gruziąckiego, zdaje się 2 lata temu, dziewczynka 7-letnia pomagała rodzicom przy zbożu, przy transportowaniu zboża, no i niestety włożyła rączkę w żmijkę i doszło do jej amputacji. My prowadzimy z naszej strony jako KRUS-u pogadanki czy szkolenia dla dzieci i szkół podstawowych w klasach 1-3, w klasach starszych, również w szkołach rolniczych i widzimy, jak to wygląda. Wczoraj dokładnie byłam na takiej pogadance w szkole podstawowej, gdzie na 60 dzieci, na moje pytanie, które dziecko jeździło ciągnikiem, to ze 45 na pewno podniosło rękę, a na pytanie, a samo, czy prowadziło ciągnik, to około połowy. Na moje pytanie, a dlaczego prowadziłeś ten ciągnik, to przecież wiesz, że nie wolno. Odpowiedź jest, no bo wujek albo tata mnie wsadził. O bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie dba także młode pokolenie. Są z nami również Amelia Sadowska i Paweł Sadowski. Na czym polega wasza rola? Jak pomagacie rodzicom? Pracujemy, robimy wszystko. No to wiadomo, Amelka chodzi do szkoły jeszcze. Ale też pomaga po lekcjach, dba o też porządek. Jak przychodzę ze szkoły, to zawsze czy znajdą się jakieś porządki, zamiatanie, potem poje się laki. Mamy tutaj taksówkę mleczną. Jest zbiornik, wlewana jest tam woda, on podgrzewa do zadanej temperatury. Dodajemy preparat mlekozastępczy, wymiesza i odmierzoną ilość wlewa do każdego wiaderka dla cielaka. Każdego dnia tata przekazuje ci dużo tej wiedzy potrzebnej pracy w gospodarstwie, z którą zamierzasz związać swoją przyszłość. Czego tata cię uczy? Zawsze przekazywał mi to, żeby być bezpiecznym, żeby pamiętać o swoim bezpieczeństwie, o swoim zdrowiu, w jakich warunkach się pracuje. Pawle, ile masz lat i jakie są twoje plany? Mam w tej chwili 23 lata, gospodarzę z tatą od dziecka, że tak powiem, a od 18 lat już mam część właśnie gospodarstwa na siebie i razem podejmujemy decyzje i się wspieramy nawzajem. Jakie twoje pomysły zostały już tutaj wdrożone? Czy ta taksówka mleczna to był twój pomysł? Główny właśnie, cielętnik na cielaki, tutaj właśnie mam duży udział. No i zakup ziemi też, tata już chciał troszkę zwolnić. Namówiłem tatę na rolnictwo precyzyjne, na zastosowanie GPS-a w ciągnikach i unowocześnianie parku maszynowego, żeby było to bardziej efektywne i ekonomiczne i bezpieczne. Ja już bym chciał zwolnić troszeczkę, a jednak młodzież ma swoje marzenia, swoje ambicje. I dlatego kształt obecny gospodarstwa to w dużej mierze właśnie dzięki synowi Pawłowi i mojej córce i zięciowi Magdalenie i Dawidowi, którzy pracują zawodowo, ale jeszcze pomagają w gospodarstwie. Pani Magdaleno, na czym polega pani rola w tym gospodarstwie? Pomagam tutaj głównie przy udoju krów rano i wieczorem. Teraz mamy Milanka tutaj, więc wspólnie mężem tutaj dzielimy się też obowiązkami. Pomagam tutaj tacie, Pawłowi w porządkach. Rośnie nowe pokolenie. Ile Milan ma w tej chwili? Milan będzie miał 3 lipca 9 miesięcy. Podobno wcześniej miała pani inne plany. Raczej wiązała je pani z życiem w mieście i pracą. Tak, podjęłam decyzję, żeby jednak związać tutaj przyszłość bliżej rodziny, żeby pomagać się razem tutaj w gospodarstwie. Mój mąż również bardzo chciał, no i tak się potoczyło, że już tutaj mieszkamy. Tata nam pomógł się wybudować. Wspólnie tutaj teraz żyjemy i rośnie następne pokolenie. Jest z nami pan Czesław Wiszniewski, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Bydgoszczy. Trwa właśnie kolejny ogólnopolski konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. W tym roku jest 18. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem tego konkursu, łącznie z partnerami. Celem, misją kasy, oprócz zabezpieczenia rolników w ubezpieczenie społeczne, również jest podnoszenie świadomości, jeżeli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa pracy. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne składa się z 3 etapów. Z etapów regionalnych, wojewódzkich. W etapach regionalnych
biorą udział do kilkudziesięciu gospodarstw. Z laureatów etapów regionalnych wyłaniani są laureaci konkursu wojewódzkiego. No i w tej chwili będzie konkurs krajowy, gdzie z 16 województw laureaci będą ze sobą rywalizowali o miano najlepszego gospodarstwa w kraju. Czy może pan powiedzieć, że w ciągu tych minionych lat świadomość rolników zwiększyła się na temat tego, jak należy bezpiecznie pracować? Spada liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. No, to jest też tak, że takie konkursy właśnie jak Bezpieczne Gospodarstwo Rolne są takim, można powiedzieć, audytem bezpieczeństwa, czyli do gospodarstwa przychodzą nasi prewencjusze, inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy i też nieraz pozwolą wskazać takie elementy, na które często domownicy czy gospodarz nie jest w stanie nawet sobie uświadomić, że to może powodować dla kogoś przyczynę jakiegoś wypadku, czyli próg, jakaś belka. I oczywiście nie trzeba często jakichś olbrzymich inwestycji, żeby było bezpiecznie. Nieraz wystarczy nakleić taśmę, która po prostu z daleka będzie ostrzegała, że jest wystający próg bądź studzienka, która nie jest równa z gruntem. I w ten sposób pozwalamy już na podniesienie tego bezpieczeństwa w gospodarstwie.